Oni sami siebie we własnym sosie przestawiają ze stołka na stołek. Doprowadzili do tego, że majątek narodowy Polski został wysprzedany. Co dalej? Co dalej? Nie mamy już, nie mamy handlu, nie mamy to wszystko zagranicznego. Oceniam sytuację jako katastrofalną politycznie. Co się otworzy gazetę, to ogromna drożyzna. Tak wygląda nasza sytuacja z punktu widzenia ekonomicznego. Polska jest dziś krajem, gdzie realizuje interesy ekonomiczne nie polskie, tylko obce.